Rozdział 17. Kapłan swojego ludu. Widziałeś go. Nad czołem dumnym, nad gasnącymi to rozjarzającymi się w potokach myśli oczyma, niby wielki hełm Diometa, powiewa chuściawa włosów, ledwo świejących, jeszcze czarnych. Twarz za to przeryta zmarszczkami, czasem straszliwie posępna. Twarz, jaką ma wojownik Rembrandta. W obywatelstwie polskim, w mieszczaństwie i wśród księży dojrzał głęboką tradycją honoru i prawości. Bezmownego męstwa i tej istnej tężyzny, którą szła dawniej na samosiery, dziś na zdobycze wiedzy przez pracę rozkuwającą łańcuchy naturalne człowieka na ziemi. Ludy podźwignąć usiłuje, ale nie schlebia brudowi mas. Znalazł moralność głębszą niż dzisiejszy Watykan i kruchta. Ksiądz Faust kocha materię więcej niż dawny poganin, tańczący na wazach etruskich. Nad kłaczkiem trawy może przeleżeć z mikroskopem dni całe, by oglądać krążącą krew chlorofilów. Materię uznaje za klucz apokaliptyczny do otchłani bytu. Materię miłuje, podziwia, walczy o nią, ale wie, że kryje się pod nią hieroglif duszy i że razem stanowią życie. Ma przyjaciół oddanych, wśród Polaków jak wśród cudzoziemców. Nieraz z chłopakami siada na kamieniach przydrożnych pod drzewami i mówią zmęczeni czynami. Są tam i księża. Wśród tych najlepszych, którzy wzdychają za możnością wyjścia z niebezpiecznych błędów światopoglądu biblijnego, a nie zatracić zarazem prawa być kapłanem. Dla tęskniących, a mężnych znalazł drogę, wyrąbał ją wśród puszczy wraz z intuicyjnymi, którzy wieczerzę pańską wzięli nie za mit, ale za jedno z najgłębszych wydarzeń ludzkości. Ma przyjaciół, rzekłam. Lecz iluż więcej ma wrogów zaciętych? Wśród tych, którzy o własny barłuk i wyrko szczekają, wściekły jad swój zlewając w studnie narodowe. Uciszy się ich szczek. Zacznie przemawiać milczenie faktów. Ksiądz Faust przechodzi nieznany, bo gdyby odchylił przyłbicę swą, stałby się jak ten lew w głębokiej jamie, którego wolno każdemu śmieciarzowi bazgrzącemu zasypywać śmieciami. O Boże, ciężko jest żyć w dzisiejszej Polsce, gdzie za mało jest braci i sojuszników, ale za to zbyt wiele jest much żerujących na trupach i roznoszących jad. Polska jest mu wielkim krajem boleści dla serca, które wzgardziło małą boleścią. Jest wielkim laboratorium ziarn przyszłości. W myślach żyje orlich, potężnych, śmiałych, które błyskawicami palą tandetę zwaną tam kiedyś życiem, postępem, dogmatem. Polska jest mu miejscem godnym być za miejsce życia nowego. Również za cmentarz wygnańcom takim jak Słowacki, za kościół, do którego przyjdą i nabiorą moralnego powietrza w przegniłe płuca. Ksiądz Faust ma płuca odbite pod razami kolb, ale to nie przeszkadza mu oddychać powietrzem gór przyszłej ludzkości. Więc kiedy wyje wiatr dziejowy, kiedy zda się świat zerwie wstrząsającą przykucłą ze strachu narodową kolibą. Mędrzec, jak dusza umarła, która chodzi, a zaziera, kiedy kto ma umierać, kiedy kto się ma narodzić, wyświetla gromadą ludzi gotowych do przyjęcia prawdy, że umarł stary wczoro Bóg, że narodził się wielki organizator mocy słonecznych w człowieku. Ma oczy spokojne, badawcze, widzące zarówno wnętrze,
jak i zjawisko. Nie lęka się heraklesowej walki z bagnem. Aby zbudować Jakubową drabinę w samym sercu narodu, musi iść na tę górę, gdzie człowiek widzi się sam wśród wszechświata. Ratuje się tej samotności, w której nikt nie odrywa go od najgłębszego ofiarnego czynu, oddania swej duszy w ręce tajemniczego nakazu, rządzącego światłonoścami. Wyszedł z serca Chrystusowego, mija góry Lucyfera w tej groźnej, potwornej zagadce. Byłem, jestem, dlaczegoż nie będę? Ludziom rozdał jabłka zaczarowane, słodkie jak miód, tęgie jak meteory. Wziął też do ręki kosę, ścinającą wszelką lichotę myśli i uczucia, lichotę nie dającą rozwijać się ziarnu cedrów słowiańskich. W pracy i wytężeniu czeka dnia sądnego. Dniem sądnym będzie, kiedy reflektor z gwiazdozbioru tarczy Sobieskiego oświeci polskie dusze tą jedną pewnością, że swego sumienia nie powinien powierzać nikt żadnej doktrynie, która arcyludzką jest. Sumienie Polak powinien mieć głębokie i czyste jak eter nieba. Tam w wolnościach powinna ulatać myśl jego, córa słońca. Każdy jest odpowiedzialny przede wszystkim przed sobą za wolny czyn swego życia. Nikt za się nie ma prawa przygnębiać nikogo i być drapieżcą. Nie uznaje się ono tylko do szczytowych prac przeznaczonych. Nieraz pługiem rozoruje pole rolne, rozrzuca nawóz, kosi zboże i chętnie dźwiga na plecach ziarno do młyna, kiedy go zmęczy wertowanie kłamliwie traktat. Kiedy go zmęczy wertować kłamliwe traktaty, które zawierają narody ze sobą ustami dyplomatów. Ma odwagę mieć wszystko albo nic. Według tej zasady ludzi silnych, a mężnych. I ma wszystko. Ma szumiące morze na Oceanie Indyjskim lub w Jastarni, czy w Czofutkałę. Ma śniegi w Tatrach, czy na Chimborazo. Ma słońce na ukraińskich stepach lub w Pampasach Parany. Wszystkie cztery pory roku niosą mu dań, jak dawnemu Bogu w miłych wsiach litewskich i na jeziorach mazurskich. Polskę nosi w swej duszy, a świadczy o niej czynem, wprawdzie bez etykiet patriotycznych. Wieczny nad nim obrót słońca, które zapłużyło światłem niwy ziemne, od Tatr aż po góry antarktyczne, od Łaby i Dniestru aż do jezior w górach himalajskich. Badał zorzę polarną u finlandzkich szcher, które mają fantastyczne formy zamków. W głazy te bije morze niby harfa Wejnomoinena. Należał do badania głębin morskich na okręcie angielskim Challenger. Wszystko widział, przeżył, przemyślał. Obłok myśli na zachodzie Europy, tonący jeszcze w dialektyce Bergsona, srebrne albo obłąkane od mroku wierzchołki góry Zaratrusty. Wielki hejnał centaurów, takich jak Goethe, Shakespeare, Whiteman, którzy nie tworzą jednak religii życia, bo uwielbili zbytnio moment. Wielkie myśli o radioaktywności, siłę techniczną aeroplanów i łodzi podmorskich, doświadczenia okultystyczne. Zapuszcza się w żleby myślowe, gdzie niedołężnie strzyże nieraz uszami uczony cap. Widzi nieraz gońca myśli głębokiej w nieznanym prostaczku. Żył na emigracji polskiej w pokoiku hotelowym Paryża, karmiąc się chlebem za 5 sous dziennie. Umiał zaś zdobyć sumy ogromne w jednym roku, gdy zechciał użyć swej intuicji i wiedzy matematycznej. Za te sumy założył fabrykę i wychował tam robotników, że sami prowadzą ją i to rośnie. Kocha robotników i tych, którym nauka stała się religią, a religia jest już wiedzą. Kocha ludzi prostych, zwierzęta, nawet psy wściekłe leczy. Admiruje dzieci wiejskie i żałuje, iż nie ma własnych. Ale pomijając ślub klasztorny, Raja jogę i inne motywy ascezy zbyt głębokie przeżył nieszczęścia z powodu jednej miłości,
Wiem, że skończyło się to jakimś piekłem, a jednak ma w sobie tyle mądrej radości. Jakby ten wodospad płynął z nieba bardziej realnego niż ból. W ogóle nie jest to człowiek, którego można zmusić do cierpienia, kiedy mu się cierpieć nie spodoba wcale. Uczy, jak należy wyzwolić się człowiekowi z materialnej niewoli i z równie potwornej niewoli zamarłych dogmatów. Odłupuje korę z drzewa biblijnego, z drzewa Wedanty i Awesty, z ksiąg mahometańskich, sufich i tybetańskich Tychian Chochanów. Drzewa te, wyliniałe od ślepnienia ludzi na ich zmurszałą korą, zakwitną, gdy je ogarnie pęd religijnej intuicji. Religijnej. Nie ma zdecydowańszego wroga niż on. Religijnych formuł, sekt i wszelkich żelaznych bab, w których zamykają mózgi. Jest ksiądz tak jak Napoleon. Jest księdzem tak, jak Napoleon był cesarzem. Nałożył sobie koronę żelazną sam. Księdzem jest, bo mimo zohydzenia przez niepowołanych sukni kapłańskiej, ma cześć dla idei zakonu apostolstwa. Liczba 12 apostołów na ziemi nie zwiększa się nigdy. Zdaje się, że on jest jednym z nich. W głębokich nurtach rozmyślań o wiecznym, z daleka, w dal idącym życiu, żyje każdą chwilą, jakby ona była ostatnia. Raduje się żuczkiem idącym po źdźble trawy, gdy trawa pochyla się od niego ciężaru. Gna z nawałnicą wichru, który wiruje liściem zeschłym, krwawym, jesiennym. Lubi patrzeć na pęd karpia wśród sennej ciszy jeziora. Słoneczny promień rozkłada się przed nim na tysiąc poematów. Na każdej rosie igra glob życia krystalicznego. Widzi w kupie nawozu centry dynamiczne, mające inną niż nasza świadomość. Wszędzie rozwiera się przed nim świat pełen cudownych zjawisk i wrażeń. Raduje się zmysłami swymi, żałując, iż nie ma ich kilkakroć więcej. Raduje się jednak najwięcej tą drogą, przez którą doszedł do świątyni jaźni. Tu żyje w bolesnym, ale dumnym Anabazis, mniej szczęśliwym od Ksenofonta, bo nie ma 10 000 ludzi umiejących żyć ekstazą Morza Kosmicznego. Ale za to nielicznych, wspaniałych ludzi zna i z nimi zawiera sojusze. Ma uczniów swych, towarzyszów i mistrzów nawet. Z nimi w kuźni czynu natchnionego tworzą. Odgadnij. Skrzydła. Tak. Niczego ludziom nie potrzeba więcej niż skrzydeł. Istotny wojownik myśli. I gdybym rzec śmiała, sądzę, jest to demon, który postanowił być wyzwolenia ludzkości kapłanem. Celem jego ogarnąć ziemię i przestrzeń pełną gwiazd. Wyszedł z dziedziny absolutnego zwątpienia, idzie z toporem przez puszczę, czyni ścieżkę dla wszystkich. Ma jednak dramaty wewnętrzne o edypowej grozie, w których bohaterami są naród, katolicyzm, płaz ziemny człowiek wśród gwiazd, wizja Ewy przyszłej, a przede wszystkim demoniczna wola słońca, zmagająca się z tą, która tworzy wśród ludzkości mrok. Jest na wielkim stawie wśród 5 jezior polskich za zawratem głaz trójkątny, jak piramida przeglądająca się w zimnych malachitowych nurtach. Dookoła sterczą olbrzymie fortece gór. Od piramidy wypływa potok, najpierw cicho szumiący. Przepada w gąszczy, w huściawie kosodrzewiny, aż het daleko bucha straszliwą, wspaniałą, wielką siklawą, niby tajemnicą, wypowiedzianą naraz. Na tym głazie mrocznym, omszałym, spokojnie strzegącym wypływu źródła z olbrzymiego zbiornika duszy wód, ujrzałam raz księdza Fausta.
płakał raz jedyny pewno w swym życiu, ale był to ryk umierającego półboga. W mroku zwątpienia? Nie wiem. Być może płakał za wiarę swą, iż świat poruszy z posad. Mówiłam dotąd o jego dniu duszy, nie wspominając o strasznych jej ciemnościach. Idzie dotąd zwycięsko, ale może się jeszcze w ostatniej chwili załamać. Wprowadza cię w jego męki Tantala i jego lucyferyzm.